A więc hej, cześć, witajcie, ja jestem Mateo, witajcie w kolejnym odcinku z turniejowego. Na starcie możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to bardzo motywuje. I co, i zróbmy na przykład tak, halo, halo, czy dobrze mnie słychać? Zróbmy na przykład, słuchajcie, tak, że 1300 lajków to będzie kolejny turniej. Napiszcie, czy coś takiego wam się podoba. Jak widzicie, mapa DDS2. Mam troszeczkę więcej FPS-ów niż zwykle, ponieważ wziąłem sobie sprężarkę od taty i przyczyściłem komputer po prostu. Dobra, to jest A chyba. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Już jednego gościa na rozgrzewce zmutowałam, bo oczywiście... Kto to był? Rusek, no bo przecież nie kto inny. Dobra, napiszcie to tam u was, jak wam jedzie. Coś mi się dzieje ze słuchawkami. Dobra, już jest dobrze. Okej, dobrze. Ej, serio? Onko oikeesti aivit? Jezus, on bańkę w końcu. Ei ainakaan oo, ei. Onkohan meillä taas tämmönen noobitiimi? Kurde. Just meidän polk. Ei edes osu dessu. No niestety nie wyszło. Jednego killa mamy. Właśnie, tak, słuchajcie, myślałam, że to mikrofon szwankuje. No ale nic. Nie zrażamy się. Mam nadzieję, że nie będzie mnie przez chwilę słychać w mono. Dobra. Słuchajcie, lecimy. Longa sobie zraszujemy. To nie będzie jakiś tam najgorszy pomysł. Gość mnie widział już. Dobra, drugi leży. Tak, a właśnie, na radarze było pokazane, że tam dwóch gości stoi. One more. Sorry, but info. No dobra. Patrzcie, już teraz mam w 5 rzut, mam 6 fragów, także nie jest najgorzej. Na Inferno tyle miałam przez cały mecz. Także no co, nie najgorzej. Zagram sobie jeszcze raz tą M4. Znaczy nie jeszcze raz, no pierwszy raz sobie w sumie zagram. Pytało się mnie dużo osób, jaka to czcionka. I ja zawsze odpowiadam, że nie wiem, ponieważ ja te wszystkie czcionki wybieram tak... na ślepo i nie pamiętam tak szczerze nazwy, bo jak się wybiera na ślepo, to się nie zna nazwy. Dobra. Lecimy. Trochę słabe oświetlenie, bo to jest taki czas, kiedy... Co mi się dzieje z tymi słuchawkami? O! Jest dobrze. Tumit. No nie. Ale się źle odbił ten flaszek. ...48, kurde, za nisko trzymałem. Nice. No zobaczmy, co ten... Co oni tutaj zrobią? Long. Ten niebieski mi się wydaje, że może to ugrać nawet. No niestety tego nie ugrał. No ale cóż, w sumie... Nie, z lampką to chyba trochę gorzej wygląda, co nie? Zróbmy sobie tak, jak jest teraz. Dobra, spróbuję z tym. Z tym to chyba bardzo dawno nie grałem. Czy na pewno nawet bardzo dawno nie grałem, bo nie pamiętam, kiedy raz, ostatni raz grałem ze scoutem. No ale dobra. Serio, kupiło tu szmatę. Myślałem, że jakiś łeb fartowny się trafi.
A tu niestety. Ja sobie tutaj idę. Green watching meat. Please. Dobra. Nie chcę. Nie chcę tego. No właśnie, on miał... Kurde. Green. Nice green. Ja w sumie już mogę go odmutować. Cię, ciągle gadam. Ciągle gadam. Niestety, 5-2. Trzeba to wygrać. Trzeba to, słuchajcie, wygrać. Ja jako jedyny chyba wstawiam przegrane mecze. Znaczy, nie wiem, czy on będzie przegrany, ale wstawiam każdy mecz. Bo nie mam akurat czasu, żeby... Tak jak niektórzy, że... Nagrają jeden mecz, przegrają. To nagrywają, dotąd też wygrają jakiś mecz. A niestety nie mam tyle czasu aż. Więc to niestety nie będę czegoś takiego robił. Nie rozumiem ludzi, którzy grają z autokampu. Są takie easy fragi. Nie gra się wtedy dla fanów, tylko... Dla fragów. Dobra, idziemy po to autokampę. Dobra, autokampa jest chyba na longu. Tak mi się wydaje. O, bizona sobie w sumie weźmiemy. Kurde, co ja zrobiłem? Zaskakiwałem, kurczę. To nie jest najlepsze. Najlepsza moja akcja. Ten niebieski to w ogóle, ja nie wiem, co on tutaj robi. Trzy fragi ma. Ale jakieś fartowne te fragi. Dobra, zagrajmy sobie, słuchajcie, z P90. Ha, zapomniałam powiedzieć, że gram tylko dla fanu, nie dla fragów, nie dla wyniku, także bierzcie to wszystko z dystansem. Nie bierzcie mnie tak, że jak wchodzicie na ten film, to o, jakieś dziecko nagrywa. Cesa, to zobaczę, może zhejtuję. Bo naprawdę takich ludzi nie lubię i nie rozumiem. Dobra, nam idzie, coś będzie. Dobra, idziemy tutaj. One guy is in the middle. Ajajaj. Nie sprawdziłem pleców, byłem pewny, że on jest na midzie. Ale... Słyszałem go, że on jest jakoś blisko, ale myślałem, że on jest za mną, że on jest na midzie. On się po prostu schował na bramę, za bramą, bo też mnie słyszą, nie? Co akurat nie jest najlepsze, dobra. Two guys in the B. Dobra, w sumie to niebieski tego na pewno nie ugra, ja bym w ogóle na jego miejscu save'ował. To jego full auto śmierci to jest naprawdę. Nie wiem, jakim cudem on zdobył te trzy fragi. No ale dobra. No ale dobra, słuchajcie. Ja tam nie wnikam w ludzi. Zagrajmy. O nie, co ja kupiłem. Dobra, zagrajmy samym Diglem i załóżmy tak, bo tak trochę słabo. Nie będę za bardzo rushował, tylko będę stał po prostu na sajdzie. Pójdźmy sobie. Ajajaj. No nie, z autokampu grają. W sumie oni chyba na B w ogóle nie chodzą. Co jest troszeczkę dziwne, dobra. Nie ma sensu tutaj stać, bo oni ciągle chodzą na... O kurde. Jakim cudem nie trafiłem? Dobra, jest. W sumie to by było już głupie, żeby jeszcze raz z longa wyszedł, ale...
sumie to są silvery, więc... To jest bardzo możliwe. Dobra, nie chcę tej jawki stracić. Więc tak nie będę za bardzo wychylać. Jest. Nie jest, słuchajcie, źle. Wręcz bym powiedział, że jest dobrze. Jest, słuchajcie, dobrze. Dobra, nie ma sensu w ogóle się wychylać, bo z autokampu tu nawet po nodze dostać to tak nieprzyjemnie, że tak to ujmę. Dlatego trzeba rzucić smoka. I pójdziemy sobie na bestu ławku, co nie? Może akurat ktoś wyjdzie, chociaż... Chociaż wątpię. No nie, nikt nie wychodzi, słuchajcie. Nikt nie wychodzi, jeszcze sobie popatrzymy chwilę. I dostałem przez to. Aj, skupiłem się na tego, co był, to mnie sobie przychodził. One mid. And one long. Oj, ten... Kurde, mamy jeszcze bota w teamie. W ogóle nie uważam, że oni grają na poziomie silverów 6, bo... Moim zdaniem silver 6 to już powinien coś prezentować. Bo gold to nie jest aż taka bardzo niska ranga. Gold już gra w miarę dobrze. A silver 6 to jest bardzo blisko golda. Więc no nie sądzę, żeby tamten żółty, który strzelał full auto po ścianach, miał... Znaczy na pewno ma silvera 6, skoro za mną gra, ale nie sądzę, żeby na niego zasługiwał. Powiem po prostu to, co myślę. Ja też nie sądzę, żebym zasługiwał na silvera 6, no ale bez przesady, tak. Bez przesady. Dobra, trzeba rzucić tego smoka, bo oni... Niech sobie pomyślą, że ktoś idzie na te... Na TB, chociaż nikt nigdy na TB to nie idzie. Ojejku. Właśnie, to jest żółty. O nie! Willam. Willam to całkiem niezły człowiek jest, powiem wam szczerze. Generał dywizji. To niezły generał dywizji. Dobra, tego tu mi się nawet nie chce oglądać. Został nasz progracz. Z bronią o nazwie Nova. Zobaczmy, co ugra. Słyszy gracza? Zabił gracza. Brawo. Brawy, brawo Amosu. Amosel. Słyszy, że jest bomba. Będzie pewnie strzelał bizonem. Na pewno spojrzy się w lewo. Nikogo nie ma. Nie widzi gościa, który jest w tym momencie na longu i właśnie do niego celuje za wupy. O! Będzie celował z bizonem na odległość. To bardzo rozsądne z jego strony. Dobra, a my w tym momencie mamy bota. Oliviera. Cześć, bot Olivier. Bardzo mam wysoki ping, bot Olivier. Dobra, zagram sobie, słuchajcie, nie wiem co sobie zagram. Zagram sobie w sumie bizona. Zraszujemy B. Albo nie, zraszujemy longa. Chociaż nie wiem, no właśnie, longa tak niebezpiecznie trochę, bo trzeba by było rzucić smoka. Bo tam bardzo często lubi się kryć awupa, bo oni tego longa oni nie zraszują. Tylko właśnie wręcz przeciwnie, oni... Willam. Oj, Willam to jest dobry gracz. Widział mnie, już powinienem się cofnąć. Dobra, mam bota. Mam, słuchajcie, bota. A spróbuję tam tego gościa zabić w sumie. A nie, dobra, już tutaj. Dobra. P-
Powiem szczerze, że jak macie mało FPS-ów w CS-ie, to jeżeli macie sprężarkę, to bardzo bym radził przeczyścić komputer, ale nie w sensie takim, że pousuwać zbędne pliki. Tylko w sensie takim, żeby po prostu go oczyścić, nie? Z różnych kurzu i tak dalej, który się osadzał na procesorze na przykład. Żółty tam patrzy, to niech sobie patrzy. Wow. Bo to naprawdę, słuchajcie, pomaga. Bo takie zwykłe przetrzenie szmatką, czy coś w tym stylu, to... No to jest, tak naprawdę nic nie daje. A ja mam teraz trochę więcej FPS-ów i... jest ogólnie fajnie, nie? Ale to też nie na długo w sumie, bo nie mam chłodzenia procesora, więc nie mam też osłon na komputer, bo one są odkręcone, więc bardzo szybko się ten kurz zbiera, nie? O nie. No i przegramy to. Albo ten gościu ma lagi, ten żółty, albo jakiś duży ping, tak, ping. Dobra. 11 fragów, no jakoś tam nie najgorzej w sumie, wiecie, jak na 13 rund, to tak naprawdę nie jest... To tak na najniższym poziomie, ale tak jak mówię, ja nie jestem taki, że wrzucam tylko mecze takie wygrane. Dobra, nie wiem, pójdźmy sobie na tego respa. Dostałem zawki. A to potwory. Sfleszuję na wszelki wypadek, chociaż tutaj... Dobra, cofam, bo mam loła. Wiecie, najbardziej mnie... Wow. Najbardziej mnie denerwują tacy ludzie w komentarzach, którzy mają, tak obstają, po 10, 11, 12 lat max. Czyli są w każdym razie młodsi ode mnie. Nie to, że ja tam nie lubię takich 11-latków, bo szanuję nawet czasem bardziej niż starszych. Tylko, że oni się strasznie wymądrają, nie? Ja bym to zrobił lepiej w ogóle i w ogóle. No, gdybym miał CS-a, to bym to na pewno zrobił lepiej. Takie komentarze są najgorsze. Że ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, że to się nagrywa, tak? Jak się nagrywa, to się w ogóle inaczej gra. To nie jest tak, jak się normalnie gra. Normalnie to ja bym pewnie teraz nic nie mówił. A jednak trzeba coś mówić, trzeba się skupić. Ale ten zielony to jest taki noob. To jest taki noob. I on otwiera, tak? Znaczy ja też jestem noob, więc w sumie... Więc w sumie to... To nie ma nic do rzeczy, nie? Dobra. Słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej. Zraszujemy sobie tutaj... Longa. Nie wiem w sumie, czy to jakoś pomoże. Ale spróbuję jakiegoś rzucić smoka na raz, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że on poleci na... Nie! Kurde, jeszcze chciałam wlecieć po tego bizona. W sumie jakbym się cofnął, to i tak by nic nie było. No ale zabiłem jednego. One long. Ale mi się super team trafił, nie? Fnatic, co robi? Nice. Dobra, słuchajcie, czy jest to w ogóle szansa, żeby wygrać? Mi się wydaje, że taka, no, średnio najeżdża, że tak to ujmę. 12 fragów w 15 rund, nie najgorzej, ale oczywiście też nie najlepiej, bo normalnie to mam po troszeczkę więcej, ale wiadomo, trzeba się skupić na gadaniu też. No i zobaczymy w sumie, jak to pójdzie. Ty. A, dobra, jestem sam na B. Dobra. Akurat zabiłem go takim farciarskim jakby. Ruchem.
To było dobre w sumie posunięcie trochę z mojej strony, bo... Teraz mu mogę zajść na plecy, chciałam powiedzieć, ale on stał awczu, gościu. O, Willam awczy, o! Jak Willam awczy, to może się bardzo dobrze skończyć dla nas. Jak Willam awczy. W sumie gram kałacha, to tak nie najlepiej, ale może kogoś ustrzelam. Najwyżej sobie zagram eko, później YOLO. Jak to się mówi, nie? YOLO i w ogóle. Gdyby się wychylił odrobinę wcześniej, to by dostał headshot ode mnie. Dobra. Dobra, to ja patrzę w takim razie tunele. Tunele. Nice. No i słuchajcie. Robimy lekkiego comebacka. Po Terro zawsze mi szło lepiej. Na Daście. Wiem, że w sumie Dasta jest bardzo dużo na moim kanale. No to jest mapa taka, którą się fajnie gra. I która mi się nigdy nie nudzi, bo Miraże bardzo lubiłem, po prostu grałem na nim ciągle, że tak powiem, ale... Ale już mi się po prostu ten Miraż znudził, nie? I tyle. W ogóle zauważyliście, że prawie nikt już teraz nie sprawdza tego miejsca? Ej, Clean. Czy przynajmniej ja go nie sprawdzam, bo często go sprawdzałem, ale nikogo tam nigdy nie było. Tam może raz ktoś był, nie? Dobra, ej, on to może ugrać. Nie! Uff, ale się wystraszyłem, kurde. Z Eską gra, tak? No to dobra, to ja sobie zagram z Eską. Czemu nie? Dobra, odblokuję temu komunikację. Dobra, słuchajcie. Bo w sumie jest szansa, żeby to wygrać jeszcze. Także no co? Także nie najgorzej jest. Powiem wam szczerze. Trochę się już ściemniło w sumie. Come on, guys. Go B. Go B, my friend. Nie chcę iść z bombą pierwszy. Proszę bardzo, panie przodem. Jak... No kurde, no! Na co on czeka, to ja nie wiem. Czy teraz trochę ja zraczyłem, no. To jest najgorsza akcja, jaką chyba mogłem zaprezentować wam teraz. Najgorsza. Najgorsza akcja to jest. Dobra, słuchajcie, mam hajs, także sobie teraz kupimy Akacza jeszcze raz. Pójdę sobie shorta. Tylko trzeba zasmokować mida. Bo niektórzy już mogą grać awkę. Albo podnieść po na przykład takim zielonym awkę. Który nic nie potrafi grać, szczególnie z tej awki. O nie! Dostałem! Ja byłem pewny, że nie dostanę. To są w ogóle taki spóźniony refleks, dobra. Na silverach takie granaty są dobre, bo... Albo jednak nie. Dobra, mam bota Oliviera. Który jest... Super.
One in the middle. Se olikin jo kääntynyt toiseen no suuntaan, se kuuli mun askeleet. Tän silloin teko nii ugra, niin. Joo, ei, se on avikka, älä mee. Se on avikka. To był zły pomysł. Nie wiem w ogóle po co on się tak wychyla. No ale nic, kurde, ja to w ogóle już raczę. Że tak powiem. W ogóle nie bierze pod uwagę, że on może przyjść z longa. Ale dobra, przynajmniej nie rozbroi. Dobrze, jeszcze flesza rzucił. Bardzo dobrze. To się ceni. Naprawdę. No i dobra. Punkciki mu przyszły. MVP dostał. Po prostu no co, no żyć nie umierać. A teraz sobie zawko sobie pogram. Czemu nie? Zobaczmy co z tego wyjdzie, prawda? Idziemy po bombę sobie. Oj, to teraz będzie bardzo niebezpieczne. O nie! Uciekam. Kurde, wiedziałam, że tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy się wychylać, czy nie. Nice. Patrzcie, może teraz będę miał bombę. Może mi się przeniesie, a nie. Dobra, kupmy sobie cokolwiek. Kupmy sobie cokolwiek. I lecimy. Teraz spróbuję kogoś z tej awki zdjąć. Zobaczymy, jak to się uda. Halo. Dobra. Witam po lekkim cięciu. Zielony ugrywa to. Co zielony zrobił? Ace'a walnął. Nieźle mu to wyszło w sumie. I patrzcie, i robimy comeback. W sumie jest bardzo duża szansa, żeby to wygrać. Come on, guys, go be. Nie, nie, jest po prostu taki 1B. Ten zielony trochę przy farciu. Właśnie mogłem sobie bota wziąć, ale zapomniałam w ogóle. W ogóle zapomniałem. Ale kurde, ugrywamy to i to jest fajne. I to jest właśnie fajne, że my to, słuchajcie, ugrywamy. Dobra, kupię sobie to znowu. Dobra, trochę przesadziłem z tym kupnem.
Dobra, uwaga, bania. Dobra, zabiłem. Dobra, to ja sobie... O kurde. Patrzę sobie longa. Nie, to jest po prostu jakaś katastrofa, nie? Co się dzieje? Jakaś porażka. Mam niby co 19 fragów, no ale to takie... 2 na 10. Nie potrafię się skupić jakoś. Dobra, ale patrzcie, tyle przegrywaliśmy. I ten, i jest, słuchajcie. I jest już teraz remis. Także super. Dobra, ja mam po prostu potworne statystyki, no ale dobra. Zróbmy sobie tak. Flash. I pójdę sobie, słuchajcie, na B. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty miałeś bizona? O kurde. Dobra, jest ugrane. Ugrane, słuchajcie. Klacz 1 na 3. Ugrane. Dobra. Właśnie klacz ostatnio, cały klacz... Wszystkie klacze, jakie tylko mam, to zawsze ugrywam, nie? Dobra, odliczę sobie do 4 i strzelę. Jak się zacznie runda. Raz, dwa, trzy. Dobra. O kurde. Słabe to trochę było, ale w ogóle my to już, słuchajcie, już wygrywamy. Takich, słuchajcie, kombek, że to głowa mała, bo od terenu nam tak teraz dobrze poszło. Dobra, patrzy tego shorta. Ale timing to on ma. City. Dobra, zielony to ugra. W przeciwieństwie do żółtego. No i najsłabo. I bardzo fajnie, wszyscy się cieszymy i w ogóle jest fajnie. Dobra. Kupię sobie akacza. Zobaczymy, co to będzie. Come on, go B.
Coś jest na tym B, czy nie? I'm planting. Kurde, zostałem sam na czterech. Co? Jak? Jak ja się pytam? No nie, będziemy mieli dwa boty. Ojejku. Patrzcie, z botem to wygrywaliśmy. To jest tak naprawdę, to jest łatwy team dosyć. Ajajaj. 26 fragów, no tak średnio. Na jeża bym powiedział. 26 fragów w 20, ile? 27 rund. No tak nawet. Takie meczyki są bardzo ciężkie. Powiem tylko tyle. I flashing. Dobra. No nie, ale ja to mam timing, nie? Dobra. To jest raczej runda wygrana. Kurde, no nie. Zabił zielonego nam. To żółty... O, nice. Kurde, ej, to tu naprawdę może goldzik wpaść, nie? Jak nic. Dobra, ostatnia runda, to sobie zagrajmy. Pyk. Nie. Dobra, kupmy sobie tak, pójdźmy sobie longa albo, nie wiem, shorta. Trochę taki niedobry ten smok, no ale... Dobra. Wygraliśmy już, słuchajcie. No właśnie. Jest. Goldzik? Nie, kurde, czemu nie goldzik? 30 fragów. Ajajaj, 30 fragów. Dobra, to słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie tego filmu do końca. Trzymajcie się, jak zostawisz suba, to jutro znajdziesz pod poduszko 5 zł. Na razie. No, na Silver 6 graliśmy. No, na razie.